Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Zaczynamy! A teraz proszę o uwagę tych, którzy czują się w pracy niezauważeni, czują się niewidzialni, czują, że gdyby ich nie było, to tak naprawdę świat, a na pewno to biuro albo to miejsce pracy by się nie zmieniło. Wy, którzy czujecie się po prostu niezauważeni. Operatorzy TVP podczas Światowych Dni Młodzieży mają podobnie. No tak, już jesteśmy przy TVP, to prawem serii. I tak zastanawiałam się, jak wyglądają ci ludzie, którzy to robią i jak to się dzieje, że oni się nie zahaczą tymi skrzydłami, bo tak lecieli bliziutko obok siebie trzy samoloty. Dalej pewne też cechy psychofizyczne, gdzie też to są sprawdzane w warunkach takich troszeczkę ala bojowych. Następnie jest to kolejnym etapem selekcji, jest samoloty selekcyjne i ostatecznie są zwalniane dwie, trzy osoby, które są szkolone do wpisu akrobacja. A nie trzeba być w wojsku? Nie, nie trzeba być w wojsku, aczkolwiek tutaj jesteśmy przykładem, że nasze dusze są wojskowe, a wojsko jest dobrą drogą tak naprawdę. Tak, ale to jakieś kursy wcześniej trzeba przejść? Tak, pani Anno Popek, niewiarygodne, ale są zawody, w których w przeciwieństwie do prowadzących pytanie na śniadanie, jednak się czegoś od ludzi wymaga. Na przykład legendarnej i mitycznej dla was umiejętności logicznego myślenia. A teraz chcę, żebyście odłożyli wszystko, co macie. Pistacje, bób, delicje, draże, korsarze, kawę, którą trzymacie dla gości, odłóżcie na bok. Bo to, co chcę wam pokazać, wymaga skupienia. I chciałbym, żebyście zobaczyli to jako najlepszy fragment tego odcinka. Zobaczcie młodego człowieka, który zasłużył na uznanie melioranta Leszka. You can see me out here, bub. And you matter, alright? There's always gonna be somebody that cares about you. And you're a good person, no matter what people say, you matter. Ignore them, they're losers. The ding-dong ditching you, I'm just trying to say something nice. Like, I don't know what they're doing, they're running away and stuff. I'm just trying to say that you matter, man. Or girl. Whoever you are, you matter to someone. Just keep that in mind, don't forget that. Przecież to powinni puszczać w szkołach, obowiązkowo. I dlaczego on nie jest influencerem? Wyobraźcie sobie, że on teraz wjeżdża między tych wszystkich pustaków, którzy są znani tylko dlatego, że świecą dupą, albo biją się w jakimś fejmem, a mało obrażając się i plując na siebie. Niech on zostanie influencerem! A z takich na przykład zaskakujących wiadomości, to Booking.com, globalny serwis internetowy do rezerwowania noclegów, opublikował zestawienie europejskich miast, które najwyżej oceniają podróżni, którzy szukają kontaktu z naturą. Na pierwszym miejscu jest Zakopane, następnie Karpacz, a na miejscu piątym Szklarska Poręba. Być może dlatego, a być może zupełnie przez przypadek, ale w tym samym momencie władze Zakopanego podniosły opłaty za parking, ale uwaga, tylko dla przyjezdnych. Tak się dba o turystów. Za nami też 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ze zgrzytów należy odnotować obecność Roberta Bąkiewicza w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie nagrywał wywiad dla osiedlowej telewizji TV Republika. Dodajmy, że Bąkiewicz, stojąc na czele faszyzujących organizacji podczas obchodów z poprzednich lat, twierdził, że wie lepiej od powstańców, co się wtedy działo i z kim walczyli Polacy. Dlatego Muzeum Powstania Warszawskiego wydało komunikat mówiący o tym, że go nie zapraszało i są zbulwersowani w związku z jego poprzednimi wulgarnymi atakami na powstańców. Do tego portal Polonia Christiana, proszę usiąść teraz, trzymajcie się, słuchajcie, stwierdził, że zniszczenie Warszawy było karą za grzechy prostytucji i aborcji, których dopuszczali się przed wojną warszawiacy. Tam zaraz przed wojną. A zakończył to Piotr Gliński, minister kultury, który wyznaczył swojego pełnomocnika, który ma organizować przyszłoroczne obchody, 80. rocznicy, co zdziwiło Ratusz Warszawski, bo on to zawsze organizował razem z powstańcami i z Muzeum Powstania Warszawskiego. No ale widocznie pan Gliński dołączył do tych, którzy wiedzą lepiej, co się działo podczas powstania, niż sami powstańcy. A teraz pora na odrobinę prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się, no żeby zbić piąteczkę, strzelić fotkę, pogadać sobie, zamienić parę zdań. Może skoczyć na jakieś piwko, skoro i tak tam będę. To zapraszam was, będę w najbliższych dniach w tych oto miastach. Gdańsk już się wyprzedał, pozostałe miasta też powoli się wyprzedają, także nie czekajcie, bo im szybciej ogarniecie bilety, tym szybciej będę wiedział, że kolejne granie w danym miejscu jest potrzebne. To jest raz, a dwa... A, książka, przecież, widzicie, zapomniał, kurde. Słuchajcie, pora odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie, czyli czy ten reguł w ogóle kiedykolwiek padnie? Moim zdaniem jesteśmy na tym etapie, że on chyba nie padnie. Dlatego zróbmy tak. Ja teraz kładę największą, najgrubszą książkę, jaką mam. To są Strażnicy Galaktyki. To jest grube tomiszcze. To waży
18 kilo. Po prostu podnoszę z taką lekkością, bo jestem niewiarygodnie silny. I kładę to teraz tutaj. Jeżeli za tydzień to nadal tu będzie leżało, to kończymy ten konkurs, okej? Wow! A nie, nie, nie! O. Dobra. Sauna Barbie powoli się uspokaja i bardzo dobrze, bo jest limit różu, powyżej którego już grozi zapaść. No i do tej zmasowanej akcji marketingowej podłączyli się twórcy aplikacji, które zmieniają wasze zdjęcia w wersję lalek. Zakładam, że już na nie pewnie niejednokrotnie trafiliście. Więc Ministerstwo Cyfryzacji wydało ostrzeżenie przed tymi aplikacjami, zwracając uwagę na to, że w ramach zgód, które podpisujecie, dajecie tym aplikacjom wiele dostępów. Między innymi do kamery, historii płatności, historii lokalizacji, informacji o interakcji z innymi usługami i kilka innych. Na co odpowiedział portal Bezpiecznik, twierdząc, iż jest to demonizowanie tej aplikacji, ponieważ te zgody, część z nich jest i tak wymagana. Na przykład zgoda do dostępu do aparatu siłą rzeczy jest wymagana, ponieważ ta aplikacja bazuje na zdjęciach. I żeby nie demonizować tej aplikacji tylko dlatego, że jej autorem jest Rosjanin. Nie odniesie się co prawda do tego, dlaczego aplikacji potrzebna jest historia waszych płatności, a nie dostęp do historii waszej lokalizacji, ale pewnie jest potrzebna. Najprawdopodobniej wasze dane zostaną sprzedane do firm, które zajmują się targetowaniem reklam. Dla uczciwości trzeba dodać, że nieporównywalnie więcej danych o was kolekcjonuje chociażby Facebook. Można zatem się pilnować i jeśli jest nowa, darmowa, podejrzanie atrakcyjna aplikacja, można jednak złamać swoje zasady i wyjątkowo przeczytać, na co się zgadzacie, instalując taką aplikację. Albo pogodzić się z tym, że i tak na każdym kroku w sieci zostawiacie tony informacji, które potem są sprzedawane tak, aby celować w was reklamy coraz skuteczniej. I jeszcze parę licho, jeżeli algorytm dojdzie do wniosku, że potrzebne wam są metki wyszczuplające, bo już wyszpiegował to, że założyłyście Tindera, szukacie diety i dodałyście do znajomych Alejandro z Erasmusa. Ważne, żeby te dane nie trafiły, wiecie do kogo? Do robotów, oczywiście. I sztucznej inteligencji, która będzie nimi sterowała, kiedy będziemy walczyć o władzę nad światem. Nie chcemy, żeby taki robot wiedział o was za dużo. I wiecie, krzyknął, rzuć broń albo... Powiem twojej dziewczynie, że w 2023 głosowałeś na Konfederację i romansowanie się skończy. Mam złą i dobrą wiadomość. Zacznę od złej. No więc naukowcy stworzyli metal, który potrafi sam się naprawiać. Ci kolaboranci pracują w Sandia National Laboratories i Texas A&M. I rozciągali ten metal w próżni, to jest ważne, z częstotliwością 200 rozciągnięć na sekundę, a ten po 40 minutach sam się w tej próżni regenerował. Dobra wiadomość jest taka, że naukowcy nie mają zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. I dobrze, czasem lepiej celebrować tajemnice niż zaglądać pod spódnicę wszechświata. A jeżeli chcecie przyłożyć się do przyszłej walki z robotami o władzę nad światem, to możecie dorzucić dyszkę licealistom z Team Rabbit, którzy chcą wystartować w międzynarodowych zawodach robotycznych First Robotic Competition, które odbędą się w marcu 2024 roku, no ale wiadomo, że na to pieniędzy z ministerstwa nie dostaną, więc urządzili zbiórkę, do której link znajdziecie w opisie do filmu. Dobrze będzie mieć swoich ludzi? W środku, wiecie, kiedy się zacznie. Sabotaż podstawą wyników. Mam natomiast złą wiadomość dla wszystkich samców alfa, którzy uważają, że baba bez chłopa to co ona tam? Zupy nagotuje co najwyżej, bo słoika nie odkręci. No jak? No to musicie poszukać innych argumentów. Oczywiście, że twórcy tego szatańskiego wynalazku powiedzą, że został stworzony, aby pomagać osobom starszym albo nie do końca sprawnym fizycznie. Ale znamy prawdę. Że to jest kolejny spisek mający na celu osłabienie roli prawdziwego Polaka mężczyzny, a tym samym atak na tradycyjną polską rodzinę. I ten atak przypuszczają także w Białymstoku. Gdzie rusza program dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Dobra wiadomość jest taka, że program zainicjowany przez radną Jowitę Chudzik był propozycją w ramach budżetu obywatelskiego. Oddano na niego 2195 głosów, a następnie został klepnięty przez Radę Miasta. Dofinansowanie obejmuje kwotę do 5000 zł do procedury biotechnologicznej. Dotyczy Białostoczan, którzy od co najmniej 2 lat płacą tam podatki i przeznaczono na niego 50000 zł z budżetu. Dodam tylko, że na niedziałający kibel wydano ponad 400000 zł. Ale spoko, krok po kroku, moimi kroczkami, ja jestem optymistą, dla mnie fiolka jest zawsze do połowy pełna. Tym bardziej, że fanatycy z Ordo Iuris będą mieli problem, aby krzyczeć, że pomoc parom, które chcą mieć dziecko, to jest atak na kościół, Boga, kotleta, nie wiem, coś zawsze jest atakowane. Ordo Iuris dostało kopa w dupę i muszą się wynieść ze swojej siedziby. W wyjątkowy dzień, bo w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, znana z seksualnych skandali i wchodzenia z butami w życie ludzi, organizacja otrzymała wezwanie do natychmiastowego opuszczenia zajmowanego lokalu w historycznym budynku Pasty. Miejscem tym zarządza Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. I teraz, kiedy Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej odzyskał kontrolę nad tym budynkiem, zaczęli robić porządki i wyrzucają Ordo Iuris.
Patrioci i weterani chcą się odciąć od religijnych ekstremistów powiązanych z Rosją. I żeby pokazać, że ja nie jestem uprzedzony do Ordo Iuris, to przygotowałem dla nich listę miejsc, do których mogą się teraz spokojnie przenieść. Oto ta lista. Uganda. W zasadzie to tyle. Uznałem, że nie ma co się rozpisywać. I Ugańczykom, którzy w tym momencie słusznie mogą poczuć się zdenerwowani, mogę powiedzieć, że przyjmijcie ich na miesiąc. Oni przez ten miesiąc zaczną się znowu między sobą grzmocić, biegać i krzyczeć, żeby wszyscy żyli według ich Biblii. Wtedy możecie ich wyrzucić. I proponuję ich przenieść do Syrii, bo jeżeli wierzą naprawdę w to, co robią i robią to z przekonaniem, to tam też będą to robić. Dużo się działo w tym serialu, pewnie będą spin-offy, być może nawet prawa wykupi Netflix, ale wtedy musiałby go zagrać jakiś czarnoskóry, na przykład Samuel L. Jackson. No, byłoby spoko. Żeby tak to wszystko jakoś podsumować i punkt po punkcie powtórzyć, co się wydarzyło. Robert Karaś startuje w ekstremalnych ultratriatlonach, takich jak 10-krotny Ironman, w którym to ustanowił w tym roku rekord świata. Rozpoczął też karierę we freakfightowych walkach. Przy tym był bardzo sprawny marketingowo, przyciągając sponsorów do bardzo niszowej dyscypliny. No i w tym tygodniu gruchnęła wieść, że już po pobiciu rekordu świata w 10-krotnym Ironmanie w Brazylii wykryto u niego środki dopingujące – meldonium i drostanolon. Co ciekawe, on sam naciskał na to, aby badania antydopingowe odbyły się do tych zawodów, bo tylko wtedy ten rekord może być uznany jako rekord świata. Na pytanie, skąd te substancje wzięły się w jego organizmie? Otóż, na antenie Hate Parku w kanale sportowym sam przyznał, że zażywał je, aby zapobiec kontuzjom przed walką w formule MMA. No i pewnie pomyślicie, co to za lekarz, który przepisuje człowiekowi, który chce pobić rekord świata, takie leki? Znaczy leki, substancje zakazane. Co to za łobuz? No to nie był lekarz. Facet nazywa się Michał Maciej, on nie chce podawać swojego nazwiska i określa siebie jako hobbystę, który z pasji pomaga sportowcom. I niczego nie przepisuje, a jedynie sugeruje, a więc jest czysty. Jeżeli idziesz do hobbysty, to po to, żeby się wymienić pokemonami, a nie żeby zdobyć leki w momencie, kiedy chcesz bić rekord świata. Sam Michał Maciej, hobbysta, występował na kanale sportowym jako ekspert, ale tego filmu już tam nie znajdziecie, bo został usunięty. Podczas wywiadu Robert Karaś przyznał też, że biorąc je, wiedział, że to środki zakazane, ale dostał od hobbysty zapewnienie, że po 72 godzinach będą niewykrywalne, znikając z organizmu. I dodał, że popełnił błąd w obliczeniach. Ten człowiek wziął świadomie substancje zakazane, po czym tłumaczył, że no źle policzył to, kiedy znikają. A kiedy już wybuchł skandal, sam poddał się jeszcze badaniom wariografem. Po co? Pewnie to jeszcze sam ustala. Po czym zaczął wysyłać sprzeczne sygnały. Z jednej strony mówi, że bierze to na klatę, z drugiej obwinia szefa organizacji antydopingowej o odejście sponsorów, wytykając, że przez niego stracił kilkaset tysięcy złotych. Biegał po mediach, budując popularność, biega też teraz, składając mieszane zeznania, jednocześnie oskarżając media, że nakręcają ludzi przeciwko niemu. Aktualnie jest na etapie kolejnej tury składania zeznań, tym razem przeprasza za to, co powiedział poprzednim razem i oczywiście został źle zrozumiany. Przy czym jest bezczelny i wulgarny. I zostawmy teraz tę błazenadę na tym etapie, ponieważ wszystko najpiękniej podsumował jego brat, który wydał długie oświadczenie, które streszczę w kilku zdaniach z tego oświadczenia. Robert jest bardzo utalentowanym sportowcem i posiada ponadprzeciętny organizm. Gdyby kiedyś trafił na dobrego trenera triatlonu i osobę, która mogłaby go okiełznać mentalnie, to mógłby odnieść duży sukces w triatlonie, również na krótszych dystansach. Wybrał inną drogę, nie chodzi mi teraz czy gorszą, czy lepszą, ale chciałbym podkreślić, że sportowo, według mnie, to nie są osiągnięcia z półki medalu Mistrzostw Świata w triatlonie. Na dystansach, od pełnego dystansu i krócej, czyli medal Igrzysk Olimpijskich w triatlonie. Tam startuje zupełnie inna liga i uważam, że Robert, ja czy większość triatlonistów w Polsce mogłaby im podawać ręcznik i wodę podczas zawodów. Uważam, że obecny sposób wypowiadania się Roberta w mediach jest tragiczny. Nie rozumiem, jak można być tak wulgarnym, aroganckim i pewnym siebie człowiekiem. Nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę, jaką słowa mają siłę przy takich zasięgach i że jakiś młody człowiek może się na nim wzorować. A niestety przykro mi to stwierdzić, ale moim zdaniem nie jest to dobry wzór do naśladowania. Jeżeli chodzi o temat wpadki dopingowej, to myślę, że to jest jedna wielka amatorka. Mi osobiście wydaje się, to jest moje zdanie, że on nie brał tego dopingu z myślą o triatlonie, o tej Brazylii, no ale jeżeli nosisz się z zamiarem ustanowienia rekordu świata, to nie możesz iść do lekarza hobbysty, który nie podaje swojego nazwiska i brać substancję zakazaną, licząc na to, że ona się ulotni. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w ogóle nie możesz brać tej substancji zakazanej. I kiedy strzelasz sobie w kolano kolejnym dziwnym wywiadem, w którym jesteś wulgarny, w którym jesteś bezczelny, to może czas zastanowić się nad zatrudnieniem speca od PR-u. Kolejną dyscypliną po triatlonie i po MMA, w której Robert Karaś będzie chciał się wykazać, z pewnością nie będą szachy. Maksymalnie bierki. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu na podium pojawił się nieoczywisty gracz. Nie z jakiejś tam wyższej półki. O nie, nie, nie. Tym razem będzie burmistrz dobrego miasta, Jarosław Kowalski.
Jarosław Kowalski zasłynął tym, że o wszelkie zło obwinia Strajk Kobiet, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i każdego, kto nie głosuje na PiS. Zasłynął z tego, że podrobił podpisy swoich urzędników na wniosku o podwyżki, ale sprawa została umorzona. I żeby wam jeszcze bardziej nakreślić, jaka aura otacza tego wybitnego dzbana, posłuchajcie tego. Nie mogę powiedzieć inaczej, jak w 1884 roku przyjechała pierwsza lokomotywa tutaj. I patrzcie, po tylu latach będziemy mieli do czynienia z kolejną lokomotywą dużo szybszą. Lokomotywą Zjednoczonej Prawicy, która nam tę linię kolejową, historyczną linię kolejową, Olsztyn-Braniewo, w tak doskonały sposób modernizuje. Podobno posłanka Arendt, która zabrała po nim głos, poślizgnęła się na tej ogromnej kałuży wazeliny i prawie wypadła z peronu. Dodam też, że to ta posłanka, która w obronie swojego syna dodała, że podczas pobicia, w którym on uczestniczył, innej dziewczyny, on jej nie kopał, tylko opluwał i ciągnął za włosy. No i sporo było w jego wykonaniu błazenady i klaunady, ale żeby wam nakreślić, jaki to jest człowiek, pokażę wam fragment nagrania ze spotkania, na którym uczestniczył burmistrz i mieszkanka, która udziela się społecznie. Napisałam pod postem, że proszę o niestrzelanie fajerwerków, po czym sołtys odpisał panu, że na fajerwerki jest na obiady, dla dzieci nie było. Na co ja odpowiedziałam, że w 2020 roku burmistrz obiecywał, że za jego kadencji nie będzie więcej fajerwerków na imprezach organizowanych przez urząd. Ile warte są pana obietnice? Mniej niż zero. Na co odpowiedział jej burmistrz dobrego miasta, Jarosław Kowalski? Otóż właśnie brakuje takich rozmów, przepraszam, ale one powinny być nazwane nauczające. Otóż, proszę pani, czy pani zauważyła, że niepodległość przypada na czas, kiedy jest wojna na wschodzie? Czy pani zauważyła, że to jest ten czas, w którym ta niepodległość za chwilę może pstryknąć? Czy pani zauważyła, zresztą pani tego nie zauważyła, ale był taki piknik militarny w ramach uroczystości naszych patriotycznych, w których powiedziałem do młodzieży, prostując jedną z wypowiedzi poważnego dyskutanta, że on by nie chciał widzieć, jak młodzież obserwuje czołgi jadące na front. A ja sprostowałem go w ten sposób. Chyba nie. Chyba my byśmy nie chcieli widzieć, że wy, młodzież, będziecie w tych czołgach jechać na front. Trzeba zauważyć sytuację, jaka jest zmienna. Historia się nie skończyła, a przyspiesza. I grozi nam, że u naszych wrót będzie wróg u bram. Jak to pospolicie pięknie gdzieś ktoś w jakimś filmie się wypowiedział. W związku z tym przypominanie o psach z 2020 roku, kiedy mówiliśmy, że nie będziemy strzelać więcej, no to pewnie, że wojny też nie powinno być więcej. Przecież to jest najgorszy partner do kalamburów, który, no w jaki sposób można gdzieś na etapie podświadomości łączyć psy, fajerwerki z wojną i czołgami? W następnym etapie może wycofać środki na remont którejś z ulic, ponieważ w Szwecji zabrakło dorsza. Dla niego to będzie logiczne. A mieszkańcy dobrego miasta nie połączą tego, bo są zbyt prości. W związku z tym, że bycie dzbanem według niego nie zobowiązuje do tego, żeby unikać bycia prostakiem, to powiedział jeszcze to. Najpierw pan czepiał mojego teścia świętej pamięci, teraz pan mojego męża tu zaprasza. No nie wiem, może mąż, jak ma pan ochotę, przyjdzie z panem porozmawiać. Natomiast z pani mężem tak, chciałbym się spotkać. Proszę przekazać pani mężowi, panu Krzysiowi, że burmistrz chciałby porozmawiać o tym, co pani żona wypisuje i jak komentuje wydarzenia tego burmistrza. Do czego się żona posuwa? I koniec. No bo jak ten mąż pozwala babie mówić publicznie? Jeszcze ja chcę to powiedzieć głośno, bo ktoś to musi powiedzieć, ale najprawdopodobniej ona zabrała głos bez jego zgody. Czy to jest jeszcze dobre miasto? Kto zapanuje nad tym chaosem? Kobiet, które zabierają głos publicznie i podważają jego zdanie. Przecież tak być nie może. No to jeszcze, żeby rozwiać całkowicie wątpliwości, dodał to. Proszę pani, ja jakby chyba trochę więcej szkół skończyłem od pani, jak siedzący po mojej prawej stronie zastępca, siedząca pani naprzeciwko. My trochę szkół więcej... Z jednej strony szkoda, że taki dzban jest u władzy. Z drugiej strony pokazuje, że łącząc kompetencje dzbana, buca, prostaka i chama, jest człowiekiem wielu talentów, ewidentnie stworzony do wyższych celów. Także niech dobre miasto go nie powstrzymuje. Idź dalej, człowieku. Minuta ze zwierzakami na wyrównanie ciśnienia.
A w równowadze do dzbanów toasty za ludzi, którzy robią rzeczy fajne, którymi warto się dzielić i podawać je dalej. A w tym tygodniu toast za Michała Lipca, absolwenta trzeciej klasy 5 LO imienia Witkowskiego w Krakowie, który dokonał rzeczy niezwykłej. W ciągu 3 tygodni lipca zdobył on 3 medale na międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Z chemii w Curichu, z fizyki w Tokio i z matematyki w Japonii. Ja przez 3 tygodnie lipca nauczyłem się pływać na kajcie, ale tylko w prawą stronę i zaliczyłem 2 udary słoneczne, ale umówmy się, to przecież nie są wyścigi, tak? A tak serio, to nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób on to wszystko łączy. I uwaga, znajduje czas na to, żeby uczestniczyć w projektach naukowych z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Instytutu w Kopenhadze. Wielki toast dla tego człowieka. A teraz news dla tych, którzy uparcie twierdzą, że w Nowej Zelandii to się nic nie dzieje, tak? Mhm. No to nie dalej jak 2000 km na północny zachód, bo w Australii wydarzyła się historia. Co prawda wydarzyła się 3 lata temu, ale dopiero teraz mi ją podesłaliście. Jest tak fajna, że stwierdziłem, że trzeba się i tak nią podzielić. Otóż ta oto mieszkanka Queensland o imieniu Kerm zaczęła odbierać dziwne telefony z nieznanych numerów i usłyszała w słuchawce to. Okazało się, że facet, z którym właśnie zerwała, rozwiesił plakaty informujące o konkursie. Kto zadzwoni na podany numer i zrobi najlepszego czubakę, wygrywa $100. Jak się domyślicie, zostawił numer do swojej byłej. I na tym etapie historia jest spoko, ale nie tak, żeby jakoś urwała dupę. Ale okazało się, że jej ten numer się podoba. W sensie ten żart. Stwierdziła, że to jest zabawne, wcale jej to nie przeszkadza i mało tego, nie wyklucza tego, że wyjdzie za faceta, który rzeczywiście zrobi najlepszego czubakę. A zrobienie prawdziwego czubaki to jest nieliche wyzwanie. Dlatego rzucam je wam. Dzwońcie pod ten numer, który widzicie teraz na dole ekranu i jeżeli ktoś zrobi naprawdę świetnego czubakę, dostanie ode mnie tę figurkę, Roketa ze Strażników Galaktyki, projektor, z którym jeździłem z programem Afryką i ten kwiatek. Wszystko czeka na was. Dzwońcie od poniedziałku do piątku, od 9 do 17. Ten, kto zostawi czubakę, nie zostawiajcie swoich danych, po prostu zróbcie... No, czubakę po prostu zróbcie i to wystarczy, ja was znajdę. Znajdę tego, kto wygra. Te wszystkie nagrody. Dzwońcie od poniedziałku do piątku, od 9 do 17 pod ten numer. I zostawiajcie czubakę. Moi drodzy, wiem, kiedy popełniam błąd i potrafię się do niego przyznać. W zeszłym odcinku niestety wpadka montażowa sprawiła, że w 4 minucie pojawił się bardzo głośny fragment muzyki metalowej, utworu metalowego. To nie było moim zamiarem, nie chciałem tego zrobić. Przepraszam tych, którzy uszkodzili sobie zastawki albo aparaty, albo po prostu słuchawki. Przypominam też, że tamten news opowiadał o fundacji Polska Katolicka, nie laicka, która chciała zablokować festiwal metalowy, twierdząc, że muzyka metalowa obniża nastrój i prowadzi do depresji i melancholii wśród młodzieży. No to się rozjechali z rzeczywistością po raz kolejny, ponieważ jeden z widzów przysłał mi artykuł sprzed kilku lat, co prawda, opublikowany w Guardianie, w którym opisano badania przeprowadzone na tych, którzy słuchali w latach 80. ubiegłego wieku, czyli w czasach swojej młodości, metalu i innych gatunków muzycznych. I jak się okazało, ówcześni fani metalu po pierwsze wtedy byli szczęśliwsi, a po drugie teraz są bardziej dostosowani do dorosłego życia i lepiej sobie radzą. No i naukowcy zakładają, że kluczem jest słynne metalowe poczucie wspólnoty i tutaj zacytuję. Wsparcie społeczne jest kluczowym czynnikiem ochronnym dla trudnej młodzieży. To oraz fakt, że Mroczny Książę, Siewca Zniszczenia czy Czempion Chaosu tak naprawdę ma dobre serca, to wszystko to jest tylko pod publiczkę, żeby wiecie, utrzymać reputację. Kampania przedwyborcza nieoficjalnie ruszyła, więc sprawdźmy, co tam na froncie. Odeszła kolejna osoba z Sejmowej Komisji do Spraw Pedofilii. A że efekty pracy tej komisji mogłyby stawiać niektórych w niekorzystnym świetle, no to pisowa strona Sejmu nie uzupełnia jej członków, w efekcie doprowadzając do tego, że prace komisji wygasają i wrócą pewnie po wyborach. A że natura nie lubi pustki, to prezydent hobbysta Andrzej Duda podpisał już nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w latach 2007-2022. Czyli tej komisji, która ma wyeliminować z gry Donalda Tuska. Równolegle Fundacja Wolność i Demokracja, założona przez Michała Dworczyka, otrzymała 700 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej, czyli od Mateusza Morawieckiego, którego szefem kancelarii był właśnie Michał Dworczyk. I zanim się oburzycie, że 700 tysięcy złotych, to pragnę przypomnieć, że wcześniej dostali od Czarnka 4,5 miliona złotych na zakup willi, jeszcze wcześniej 11 milionów od Fundacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, plus środki z innych ministerstw. W sumie fundacja, którą założył Michał Dworczyk, wydoiła z budżetu przez różne ministerstwa 64 miliony złotych. Czyli te 700 tysięcy to już teraz takie... A z lewej strony Beata Maciejewska z Nowej Lewicy została zawieszona. Szef jej biura nagrywał ją potajemnie i powstało z tego 30 godzin materiału, którego przesłuchanie zajęło 90 godzin, bo ludzie, którzy to robili, albo zasypiali, albo stwierdzali, że wychodzą na papierosa i już nigdy nie wracali. Z tych nagrań miałby wynikać jakiś przekręt na kilometrówkach oraz, że powiedziała o liderach Lewicy, cytuję.
My nie jesteśmy prounijni, my nie jesteśmy proeuropejscy, my jesteśmy antypisowscy. I to miała powiedzieć 2 lata temu. Przede wszystkim, wy nawet nie potraficie porządnej afery rozkręcić. Co to jest? 2 lata minęły i jedyny skandal, jaki możecie wyciągnąć, no to jest jakieś oczywiste zdanie, które i tak wszyscy wiedzą. Spójrzcie na PiS. Tam co tydzień można przebierać w tych aferach jak w ulęgałkach, a wy przez 2 lata kisicie jakiegoś ogóra w kieszeni. Popatrzcie na przykład na posła PiS Kazimierza Smolińskiego, który od tak, od niechcenia po prostu, z lekkością ulokował swojego syna Macieja na stanowisku prezesa spółki podległej PKP PLK. Wcześniej młodzieniec, którego głównym talentem jest bycie synem swojego ojca, wylądował w państwowej Enerdze. Wtedy jego ojciec powiedział, cytuję, gdzieś nasze dzieci muszą pracować. Tylko że z tym, to też jest takie ostrożnie z tym zdaniem, no bo rzeczywiście któregoś dnia ktoś może zacząć odczekiwać od nich tego, że rzeczywiście zaczną pracować. Może się zacząć to robić nieprzyjemnie. Mieszkańcy Rybnika, wzmóżcie czujność. Czytelniczka portalu rybnik.com nadesłała do nich te zdjęcia oraz list, w którym pisze. Podczas wycieczki rowerowej, jadąc ulicą Nadbrzeżną, zobaczyłam, że na drzewie w pobliżu rzeki jest serce, na którym jest krzyż. Myślę, że to jest objawienie, ponieważ serce jest na wysokości większej niż wysokość przeciętnego człowieka, a chyba nikomu by się nie chciało stawać na drabinie i wyryć w drzewie serce z krzyżem. Po czym dodaje, że to serce jest od strony skarpy, a więc nie da się tam postawić drabiny. A poza tym, co to jest za brak wiary w miłość? Ej! Zmierzam do tego, że w związku z nowym objawieniem i potencjalnymi pielgrzymami, którzy mają tam nadejść, rozsądnym biznesowo krokiem będzie postawienie tam food trucka. A jeżeli się okaże, że tam nie da się rzeczywiście postawić drabiny, czyli to jest naprawdę objawienie, to obok tego food trucka można zrobić pole namiotowe i być może nawet serię magnesów dedykowanych. Może to jest trochę nonszalancja, ale myślę, że jest potencjał. No ale tak, przy magnesach jesteśmy. To bohater memów, panie Areczku, o szefie Januszeksu, który wykorzystuje pracowników, stwierdził, że ma dość. Nie tyle memów, co tego, że ktoś na nim zarabia. Bo jakiś, dosłownie, Januszeks, istniejący w rzeczywistości, wziął jego wizerunek, wyprodukował magnesy i teraz je sprzedaje nadmorskim straganom. I Stanisław Derechajło, bo tak się nazywa, radny województwa podlaskiego, miał już dość, bo ile jeszcze memy, które krążyły w necie, traktował z przymrużeniem oka, o tyle jak zobaczył, że ktoś zarabia na jego wizerunku, stwierdził, że już, no, ej. Tu jest granica. I wziął swojego prawnika i ruszył po tych Januszeksów. I bardzo dobrze popieram, bo trzeba być naprawdę idiotą, żeby brać czyjś wizerunek i wyjść z założenia, że to jest polityka, więc wezmę jego wizerunek i będę na tym zarabiał. No, to brzmi jak plan biznesowy Sasina. To się nie klei. To jeszcze jeżeli chodzi o tę czujność w regionach, to sporą wykazali się mieszkańcy okolic Białowieży, którzy zauważyli 2 białoruskie śmigłowce, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną. Zadzwonili na numer alarmowy i po 10 minutach pojawiła się policja. MON twierdził, że nic takiego się nie dzieje, aby po godzinie jednak pojawiły się polskie śmigłowce. Jest spora szansa, że jeśli nie mieszkańcy okolicznych wsi, no to MON może przegapić potencjalną inwazję. No i jeszcze czujność należy zachować w Chorzowie. Chorzowiacy, ostrożnie. Tam w jednym z mieszkań przy ulicy Karola Miarki kobieta natknęła się w łazience na pytona. No i sprawy by nie było, gdyby nie fakt, że to nie jest jej pyton. Zwykle, jeżeli się spotyka pytona, który nie jest twój w kiblu, no to uczucie niepokoju rośnie. I ja wiem, że dla niektórych to jest oczywiste, ale to mogą oglądać Fanika i Godek. Ja muszę naprawdę czasami obniżyć poziom tak, żeby ludzie o takiej niższej inteligencji też rozumieli. Wracając do pytona, okazało się, że należy on do sąsiada z góry i przepełzł do niej rurami. Z jednej strony dobra wiadomość, macie drożną kanalizację. Z drugiej zła, masz pytona w kiblu i świadomość, że sąsiad na górze ma jeszcze 2 takie. Skoro jesteśmy już przy zwierzętach, no to zahaczmy o cykl zwierzęta, które wydają dziwne odgłosy. Ten cykl nie ma ciągle nazwy, to się zmienia, jest elastycznie. Otóż, moi drodzy, ile razy budziliście się z już uformowanym pytaniem w głowie, ciekawe jak pierdzi sarna? Jeżeli tak jak ja, przynajmniej 3 razy już w tym roku, no to dobra wiadomość, o jedno pytanie będziecie już mieli w życiu mniej. A kończąc wątek lokalnych newsów, być może ktoś wybiera się z Mazur na Podkarpacie. Otóż ta suczka szuka transportu z Giżycka albo Olecka do nowego domu w okolicy Krosna Podkarpackiego. Jeśli ktoś wybiera się jakimś cudem w trasę, taką właśnie, po 15 sierpnia i szukałby takiego właśnie wyszukanego towarzystwa, to piszcie proszę na tego maila. A teraz news nadesłany przez Bartosza Zalewskiego. Nowa metoda na trudne rany? Grupa badawcza z Coltech pokazała nowy rodzaj opatrunku, który za pomocą wszczepionych czujników bada stan skóry pacjenta. Dodatkowo elektrody stymulują elektromagnetycznie ranę, a specjalny elektroaktywny żel administruje środek przeciwzapalny.
To wszystko na rany fizyczne. Te zadane ostrym słowem na forum wizaż.pl niestety pozostaną niezabliźnione. A jeżeli chcecie zobaczyć i usłyszeć więcej Bartosza Zalewskiego i tego, którymi ścieżkami podąża jego umysł, no to właśnie na YouTube wrzucił swój najnowszy film Polska naszych koszmarów. Link do niego znajdziecie w opisie do filmu. Dzisiaj będzie tam dużo linków. A teraz pora na Psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby tak zaatakować was swoją miłością. A w tym tygodniu Czups! On długo tutaj nie pobędzie. Czups to roczny wariat porzucony nad Odrą. Teraz już rozsmakował się w towarzystwie człowieka. Zresztą nie tylko ludzi. Wszyscy go lubią. Tam, gdzie się pojawi, gromadzą się grupy ludzi i zwierząt, żeby go poznać. Podobno gdzieś w Bułgarii znaleziono jednego człowieka, którego nie lubi, ale po krótkiej rozmowie okazało się, że w ogóle to temu człowiekowi chodziło o innego psa. Sięga tak do kolan, średnio wysokiej osobie, do pasa, jeśli jesteście karłem, a jeśli jesteście bardzo, bardzo wysocy, to też do kolan, ale musicie wtedy siedzieć. To roczny psiak, więc przyda się szkolenie pod okiem kogoś, kto się zna, żeby okiełznać tę radość młodzieńczą. Czups lubi wylegiwać się na słońcu, węszyć i penetrować krzaczory. Więc jeśli czujecie, że już tak trochę zaczął penetrować waszą klatkę piersiową, no to słuchaj w prawo i dzwońcie pod ten numer. Czups czeka na was w Głogowie, w województwie dolnośląskim. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za 200 zł ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 zł w sklepach Tropidog i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 400 zł od Pet Stars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem, do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. A w sporcie dobiega końca Tour de Pologne. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, no tak, już dobiega końca, a najwyżej sklasyfikowany Polak, Michał Kwiatkowski, jest na 3. miejscu. Poza tym z newsów, no to już na 2. etapie tego kolarskiego wyścigu wycofały się 3 auta i jeden z pasażerów. A Katarzyna Niewiadoma stanęła, uwaga, na 3. miejscu podium kobiecego Tour de France. Do tego wygrała klasyfikację górską tego wyścigu. A żużlowcy po raz kolejny wyjaśnili wszystkich, którzy mieli jeszcze jakieś wątpliwości, kto jest najlepszy, ponieważ po raz 9. wygrali drużynowy Puchar Świata. No na żużlu. A bohaterem był Michał Janowski, to jest historia na film. Wystartował w ostatnim wyścigu, Polacy przegrywali, byli na 2. miejscu. On zaczynał od 4. miejsca, ale udało mu się przeskoczyć 2 rywali, dzięki czemu Polacy skończyli z 2-punktową przewagą nad Brytyjczykami i zdobyli puchar. A, no i Robert Lewandowski stracił jednego fana. To zapraszam na kronikę kryminalną, w której penetrujemy rubieża świata zbrodni. I w tym tygodniu, po pierwsze, przestroga, że jeżeli chcecie wchodzić w świat złoczyńców, to musicie tam wchodzić skoncentrowani, wyspani i skupieni. O czym nie wiedział 47-latek z powiatu rypińskiego, który włamał się do jednego z garaży w gminie Brzuze. Załadował garażowy łup do swojego auta, który jednak w trakcie podstępnej ucieczki ugrzęzło w polu. Więc wrócił, aby z innego garażu ukraść nowe auto. Cały proceder był jednak wyczerpujący na tyle, że zasnął w tym kradzionym aucie jeszcze w garażu. Obudziła go policja. Nawet ten, który go znalazł w garażu, właściciel samochodu go nie dobudził. Co ciekawe, policja nie mówi nic o promilach. Co oznacza, że w grę może wchodzić narkolepsja. I to by wbrew pozorom miało sens, no bo zasnął najpierw w samochodzie swoim i wjechał w pole. Po drugie, zasnął w tym, który kradł. To ma sens. Co by oznaczało dobrą wiadomość dla niego, bo prawdopodobnie prześpi też większość odsiadki. Dla odmiany podczas odsiadki nie będzie spał spokojnie 23-latek, który po godzinie 22 atakował młodych ludzi w Słupsku. Po czym rozebrał się do naga. W obronie zaatakowanych nastolatków stanęli dorośli i sami zaczęli wymierzać mu karę, którą uznali akurat za stosowną. Ale uratował go patrol policji, który przyjechał na miejsce zdarzenia. Miał 2 promile, ale świadkowie twierdzą, że wyglądał jak człowiek, który zażywał narkotyki. A nie pośpi spokojnie w celi, ponieważ był to słuchacz szkoły policyjnej, który nudził się po zajęciach. Niech zezna w trakcie rozprawy, że miał przy sobie granatnik, to dostanie status pokrzywdzonego. A kronikę kryminalną kończymy Moniką Poli, Włoszką, która zyskuje popularność na TikToku. A to dlatego, że należy do grupy osób, które chodzą po mieście, wypatrują kieszonkowców i jeżeli takiego widzą, to bardzo głośno krzyczą uwaga kieszonkowiec i coś tam jeszcze po włosku. Ogólnie ostrzegają turystów i mieszkańców. I ważne, że nie robią tego jak jakiś tam challenge na TikToku, tylko po to, żeby zgarnąć lajki, robią to od 30 lat. A tak to wygląda w praktyce. Ekole! Borsędzia Trici! Ekole! Pickpocket! Ekole! Borsędzia Trici! Attenzione borseggia trici! Attenzione pickpocket! Attenzione!
tradizione borse di attrici. Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! To wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla was, którzy przysyłacie masę fantastycznych rzeczy. Jeżeli macie coś, czym chcecie się podzielić, no to piszcie do mnie na Karol Mazurewski albo na Facebooku. Tam już się rozkopałem, w sensie odkopałem. Odkopałem się już na Facebooku, już czytam te wiadomości na bieżąco. Na Instagramie też się wykopałem, na mailu. Na mailu jest najwygodniej. newsybezwirusa@gmail.com. Kolejny odcinek za tydzień o godzie 19:00. To co, udanego weekendu tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.